Cześć, tu Ernest! Nadeszła pora na drugi sezon! Czeka na nas odświeżona mapa z kolejną porcją sekretów, skinów i co najważniejsze, zabawy! W tym filmiku rzucimy okiem na najważniejsze zmiany w rozgrywce, a do tego pokażę wam nowe sekretne skiny. W tym, uwaga, Deadpoola! A więc, oto nowa baza główna, a dokładniej zakładka karnetu bojowego. W tym miejscu możemy wybrać jeden z kilku ekranów. Karnet bojowy to karnet bojowy. To już mieliśmy okazję przejrzeć na moim live'ie i kupić. Zajmijmy się tymi bardziej technicznymi sprawami. Mogliście już zauważyć, że zniknęła zakładka z wyzwaniami. A to dlatego, bo teraz wszystko jest dostępne właśnie tutaj. Po lewej na tablicy są wyzwania dzienne. Do trzech na raz. A oto mapa wyzwań. Czyli tak naprawdę zakładka wyzwań, ale w nowym wydaniu. Tutaj są wyzwania postaci z karnetu bojowego, wyzwania stylów do postaci i inne. W tym sezonie można podejrzeć, gdzie te wyzwania zrobić. Wyzwania typu zdobądź likwidację w piszczącej puszczy będą widoczne nad piszczącą puszczą. Do tego już w grze wyświetlają się tak zwane wyzwania lokalne, czyli wyzwania, które można zrobić w miejscówce, w której się znajdujemy. Wyzwania lokalne można też zobaczyć na mapie. Są tutaj pokazane dokładne lokacje, gdzie trzeba zrobić które wyzwanie. Jest to bardzo fajny sposób na podgląd wyzwań. Niestety, nie ma opcji włączenia pomocy ekipy, ale według twórców gry ta opcja niedługo wróci. W pokoju agencji za to można przejrzeć i wybrać wygląd naszych agentów. Po odblokowaniu agenta z karnetu bojowego można odblokować jego wyzwania. Wyzwania Brutusa już są, ale wyzwania Mięśniaka na przykład odblokują się dopiero za 28 dni. Mięśniakiem już można grać, ale jego misji jeszcze nie ma. Na przykładzie Brutusa wyjaśnię wam, o co z tymi wyzwaniami chodzi. Po wykonaniu 18 wyzwań Brutusa można wybrać jego styl mroku lub ducha. Wyzwania agentów są na mapie wyzwań jak każde inne. Po wykonaniu tych wyzwań otrzymamy możliwość wyboru jednego ze stylów do tej postaci. Uwaga, ten wybór jest ostateczny i po wyborze nie można go zmienić. To, który dodatkowy styl do agentów odlokujesz, zależy już tylko od ciebie. Do każdego wybiera się osobno, więc do jednego agenta można wybrać mrok, a do drugiego ducha. Ponadto wszystko, każdy agent ma jeszcze swój złoty styl. Złote style do postaci z karnetu bojowego odlokowuje się wbijając poziom. To, który trzeba wbić poziom, zależy już od skina. Bananek na przykład wymaga 300 poziomu, a Mięśniak 180. To, ile złota jest na złotej edycji skina, zależy od tego, ile zrobiliście wyzwań tego agenta. Po zrobieniu wszystkich wyzwań na przykład Brutusa, cały Brutus będzie ze złota. Na razie u mnie tylko jego głowa jest złota. Warte uwagi jest też to, że niektóre skiny mają tak zwane premie. Skin za setny poziom na przykład, Midas, ma premię taką, że wszystko czego dotknie zamienia się w złoto. To działa na bronie, motorówki, ale nie zmienia to w żaden sposób statystyk przedmiotów. A czapka tego skina zamienia się w mega poduchę w wbudowanej emotce. Wracając do pomieszczenia głównego, to o tutaj można modyfikować postać Mai. Maja jest bardzo wyjątkowym skinem. My gracze możemy wybrać jej włosy, spodnie, buty itd. Aby jednak móc zmienić jej na przykład włosy, musimy je najpierw odblokować. Wyzwanie włosów jest bardzo proste. Trzeba zdobyć tytuł specjalisty od karabinów w 5 różnych meczach. Niestety reszty ubioru jeszcze się nie da odblokować. Wyzwanie tatuaży wyjdzie dopiero za tydzień. Wyzwanie rękawów w 3 tygodniu i tak dalej. Tutaj za to jest kryjówka Deadpoola. Tak, tego Deadpoola od Marvela. Nic takiego tutaj jeszcze nie ma na ten moment. Poza jego listem do Epic i komputerkiem z prostymi wyzwaniami. Nie można jeszcze odblokować skina Deadpoola, ale można odblokować jego ikonę sztandaru za pierwsze wyzwanie. Za kilka tygodni, nie znamy jeszcze dokładnej daty, posiadacze karnetu bojowego będą mogli odblokować skina Deadpoola. A co to jest? Nie wiadomo. Pewnie jakieś nadchodzące wydarzenie. Teraz nowa mapa. Na wyspę Battle Royale zawitało aż 5 nowych nazwanych miejscówek. Jacht, platforma, grota, rekin oraz agencja. Te miejsca wyróżnia to, że każdą z tych miejscówek bronią różni ochroniarze, pomagierzy, słudzy itd. W grotach na przykład są to dryblasy Brutusa, a na platformie pomagierzy Tientiny. Nie tylko to, na każdej z tych miejscówek jest jakiś szef. Szef zawsze ma o wiele więcej punktów osłony od reszty, a do tego posiada specjalną broń. Tientina na przykład wyrzuca łuk Bum Bum, który używa rakiet. Brutus wyrzuca z siebie mitycznego minigana, a Mięśniak na swoim jachcie wyrzuca mitycznego kałacha. Do tego każdy z szefów po śmierci wyrzuca z siebie też kartę dostępu, która prowadzi do skarbca. W każdym skarbcu można znaleźć bardzo przydatne i cenne przedmioty do strzelania i do leczenia. I jak już jesteśmy w temacie broni i przedmiotów,
to zacznijmy od tego, co zostało usunięte. Z pola bitwy usunięto pułapki z kolcami oraz lamy zaopatrzeniowe. Nie można już ich znaleźć. Na pole walki wróciło za to wiele starych broni. Ze skrzynek oraz agentów na terenie strzeżonych miejscówek można znaleźć ciężką snajperkę czy C4. Te stare bronie nie występują w zwykłych, niestrzeżonych miejscach. Nowościami na polu walki są wabiki. Wabiki to nowe granaty, które po rzuceniu tworzą klona naszej postaci na kilka sekund. To taki osobisty bot. Taki wabik ma 60 punktów zdrowia i limitowany czas życia. Na szczęście nie mogą nas obijać. Inną nowością są skanery terenu. Skaner można zdobyć tylko w jeden sposób. Przesłuchując przeciwników. Powalonego gracza lub ochroniarza można przesłuchać. Ochroniarze na kilkanaście sekund ujawniają lokacje innych ochroniarzy oraz skrzynek. Gracze za to ujawniają nam lokacje członków ich drużyny. Też na kilkanaście sekund. Nowością na polu bitwy są też budki telefoniczne. Ale to nie są zwykłe budki telefoniczne. Budki telefoniczne stoją przy każdej strzeżonej miejscówce. Po wejściu do takiej budki nasza postać zakłada strój jednego z ochroniarzy. W tym stroju reszta do nas nie strzela. Do tego w takim stroju można otwierać specjalne skrzynki, które wymagają skanu postaci. Nasz strój znika po jakimś czasie lub gdy kogoś trafimy. Dodam jeszcze, że ochroniarze nie są tylko w nowych nazwanych miejscówkach. Ten z pozoru niewinny domek jest strzeżony przez zamaskowane czarne postacie. W niektórych miejscówkach są nawet wieżyczki i kamery, które zdradzają naszą lokację innym ochroniarzom. Na wyspie można też znaleźć nowe pudełka, jako przedmiot lub takie, co już były na wyspie. Pudełka to nowy sposób na ukrycie się. Do pudełka można wskoczyć. To tak naprawdę podstępne bałwany z festiwalu zimy, ale w nowym opakowaniu. Dosłownie. A to jest parasolka za wygraną. To chyba tyle z, w skrócie, tych najważniejszych zmian. Na koniec pokażę wam nowe skiny i emotki, które powinny wejść niedługo do sklepu. Filmik z sekretnych zmian na wyspie już niedługo. Te skiny z dziwną różową ikonką to skiny ochroniarzy. Nie będzie można ich kupić, ale można je założyć, używając budki telefonicznej. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.